Gramy sobie element otrzymany. Element rozszerzony otrzymany. Witam cię, Protoss, bardzo serdecznie, grupie subskryberów. Dziękuję za wspieranie kanału Roczek z rzędu. Welcome to the family, my friend. Artefakt jednak jest drogi przy takich openingach. No ale w artefakcie trafiasz coś, co ma jakąś wartość, nie? Bo ja na przykład, wiesz, teraz trafiam legendarną kartę super hiper rzadką i sobie myślę, o, legendo. A w artefakcie trafiasz jakiegoś super rzadkiego rara i sobie myślisz, o, $40. Więc wiesz, wszystko ten. Może ta kamera znowu jest źle ustawiona, prawda? Dobra, mamy trójeczkę. Zostawmy sobie trójeczkę, napijmy się wody. O matku. Czy nie mam tutaj gdzieś, kurde, jakiegoś pięknego, wielkiego pucharu z lodami? A, zjadłem taki puchar z lodami. A to lipa, nie ma. A to dalej jest kasa na Steamie. No ale kasę na Steamie, wiesz, możesz wypłacić. A to raz, a dwa, no jest to jakaś kasa. Coś więcej niż nic. Artefakt tak naprawdę sama gra jest za darmo, płacić tylko za początkowe pakiety. No, tak, tak, tak to wygląda. Tutaj to ten migiataczek oczywiście. Tak to wygląda i nie ma co ukrywać, że dopłacisz tak naprawdę za 10 paczek, żeby po prostu je kupić, nie? I nawet dostajesz tam gratis jeszcze dwa podstawowe deki, dostajesz te event tikety, więc... Samo kupno to jest tak naprawdę jakaś tam inwestycja, którą byś wykonał, gdyby ta gra była free to play i gdybyś chciał inwestować hajs. Więc to nie jest problemem, problemem jest co innego. Można wypłacić. No kupujesz te kosy na przykład w CS-ie i sprzedajesz żeby na jakiejś stronie, która ci wypłaca hajs na PayPala. Czy coś w tym stylu. Nie no, nie mówię, że legalnie. Mówię, że można wypłacić. Nie da się wypłacić. Okej, to ja mam fake info w takim wypadku. Baby. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Baby. A, coś ty zaś tu zrobił. Koleżko, koleżko. Zostawię te żywiołaki na później jako triggery albo do Hagaty. Nie ma sensu ich teraz grać. Nawet przez Allegro ludzie skiny sprzedają lepsze. O, no to widzisz. Są jakieś opcje. O Boże, a mnie łupie w kręgosłupie. O, 70 lat na karku. Ceny kart w artefakcie nie będą wysokie na ceny kart. Będzie kupiła sporo sędzików, które w artefakcie nigdy nie będą istnieć. Nie wiem. Znaczy nie mogę powiedzieć, że się zgadzam, nie mogę powiedzieć, że się nie zgadzam, bo nie wiem w sumie o czym piszesz. Natomiast mogę powiedzieć, że też mi się wydaje, że ceny kart w artefakcie do najwyższych nie będą należeć. Ale to nie jest problemem. Problemem artefakta z mojego punktu widzenia w tym momencie największym jest to, że wcześniej czy później, w niektórych przypadkach będzie to 2 godziny, w niektórych godzina, w niektórych 3 tygodnie, jesteś forsowany w artefakcie po zakupie gry do wydawania dalszych pieniędzy. I to jest rzeczą bardzo, bardzo, bardzo złą. I dopóki artefakt nie będzie miał darmowego turnieju, na którym można wygrać event tikety, będę uważał, że ta gra daleko nie zajdzie. Aczkolwiek też biorę pod uwagę, że nie jestem jakimś specjalistą od czegoś tamkolwiek innego, więc to mamy tylko ględu, więc... W HS-ie dużo się płaci za paczki, ale tu grasz rankedy o coś. Możesz się dostać do mistrzostwa świata. W artefakcie, gdy nie wydajesz kasy... Gdy nie wydajesz kasy poza kupnem gry i paczek, to grasz tryb o nic. Nie no, mój drogi przyjacielu, w artefakcie też będą turnieje i też będziesz grał o mistrzostwa świata.
Może nie rankedy, czy coś tam, ale też będzie na pewno coś, coś, co będzie sprawiało, że będziesz grał o jakieś takie te. Albo będą jakieś satelity, albo będą jakieś eliminacje, albo będzie coś innego. I też będziesz grał o Mistrzostwa Świata, tylko turniej, a nie jakieś cholerne farmienie gównianego rankeda miesiąc w miesiąc, jak nie wiadomo co. Wiecie, pomyślcie sobie tak. W Hearthstone, żeby dostać się na Mistrzostwa Świata, w sumie na preeliminację, trzeba przez 3 miesiące farbić jakieś miejsca na rankedach, jakieś pomniejsze turnieje i Bóg wie co. Dopiero wtedy dostajesz się na preeliminację, z których możesz się dostać na Mistrzostwa Świata. A w Artifakcie będziesz miał po prostu tak, że grasz turniej 1, 2, 3, 4, 5. Jak wygrywasz, to idziesz dalej, jak przegrywasz, to odpadasz. A nie będziesz musiał farbić debilnych rankedów. I Rasen, nie za bardzo niestety wiem, co to ma do rzeczy. Co my tu mamy? Oh my god. Bo o ile kiedyś wysyłanie kart pocztą było problematyczne, to w dzisiejszych czasach nie jest to za bardzo problematyczne. Zgadzam się z wieloma rzeczami, ale no nie przesadzajmy, że w tym będą taniej, bo nie trzeba kart pocztą wysyłać, bo masz tutaj 15 minut kata na marketplace, więc też jest dosyć istotne, więc takie tam ten. Nie chcę zaczynać jakiejś gównoburzy, ale płaty turnieje, gdzie wygrywasz kasę, mogą podlegać pod gównianą polską ustawę antyhazardową. Nie. Tam nie ma płatnych turniejów, gdzie wygrywasz kasę. To raz. Przynajmniej w 5 gry. Dwa. Ustawa antyhazardowa tyczy się hazardu. Jak masz turniej, wiem, w bilard, to nie tyczy się ustawa antyhazardowa tego turnieju chyba, nie? Jak masz więcej kart w puli, to i cena będzie mniejsza. No ale też poza tym, że masz więcej kart w puli, to weź pod uwagę, że masz więcej chętnych na to, żeby te karty kupić. Nie, bro. Trzy, bum, 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 bum. Pokera się tyczy, no ale poker przez polskie te, przez polskiego ustawodawcę jest traktowany jako hazard. A Artifact z tego co kojarzy, nie. Więc nie wiem o czym do mnie talking. Czy może zbanować? Banuj. Nie wiem, zignorowałem dawno temu, nie chciało mi się czytać, więc. Więc. Oh no. Le ślimok. Ślimok. Le umor. Le w mordę. Le graj. Hazard w grach tam, gdzie jest losowa gra, czyli RNG, to tak na pół z kapą.
No okej, okay, no ja wiem jak to działa, no ale mimo wszystko, żeby coś było podciągnięte pod hazard, to musi być uznane za hazard, a nie. Ta gra ma karty, więc coś jest hazardem. Fairy Tail, uważałbym na takie słowa, bo jak ci już urząd celny wpadnie do domu, to będziesz miał. Nikt ci nie zabroni. Tak, nawet za takie słowa. I w takiej formie. I w tym miejscu. Dobra, skończmy gadać o hazardzie, co? Znaczy inaczej, wtedy sobie gadajcie, jak kończę gadać o hazardzie. Nie chcę mi się toczyć tej, jak zostawiłem rozmowy bez celu. Widać mą taśmę. Nie widać. A przynajmniej ja nie widzę. Być może są tam jakieś magiczne słowa, które umykają memu czatowi. Tego nie wiem, ale nie widzę. Wyśmienicie. Daj. Orientuję się, czy jest jakakolwiek różnica, ile listków dropi w aktualnym evencie w zależności, co ile je się zbiera. Nie widzę związku w tym evencie. W poprzednim albo dwa eventy wcześniej faktycznie widziałem, że po tym jak nie zbierałem całą noc, dostawałem tam powiedzmy 50, a jak zbierałem co chwilę, to dostawałem po 10, co tam nie wiem, ileś tam minut, ale w tym nie widzę jakoś za bardzo. Smoku? Okej, okay, dobra, ale tak jak mówiłem, kołczę temat hazardu i jakiś tam był ministerstw finansów, antyhazardowych ustaw, pokerów i Bóg wie czego. Tak sobie myślę. Cześć Serdowski, również pozdrawiam. Coś ci z tego Volvo odpisał w końcu? Nie. Jano, wyślij. Czy wiem, na jakim stanowisku będę na IEM-ie? Stary, przecież... Nie wiem. Graj. Gdyby się dało w pokarach do destrybu, to pograłbyś w niego? Pograłbym. Czy teoretycznie się da, nikogo jeszcze za to nie dojechali, nikt nie ma za to problemów i tak dalej. Dowiadywałem się trochę jak to wygląda i tym podobne rzeczy. Natomiast, no nie chcę, no nie chcę bawić się w jakieś takie cuda, jak nie widzę, bo nie lubię później żałować. Że coś tam, nie? Dużym problemem Hearthstone'a jest strasznie szybko zmieniająca się beta. No z perspektywy kogoś, kto gra w tego Hearthstone'a codziennie, nie mogę potwierdzić. Bo powiedziałbym, że dużym problemem Hearthstone'a jest strasznie wolno zmieniająca się beta. Więc no, zdania są podzielone. Graj sobie. Lepiej dmuchać na zimno, dokładnie. Jeszcze tak uściślając, w Polsce obecnie można grać w pokera normalnie, jednak jest on tak opodatkowany, że nikomu się nie opłaca. Czy mógłbyś podać link źródłowy tej informacji? Bo w takim razie chętnie bym pograł w tego pokera, skoro tak mówisz, więc...
Bardzo bym wdzięczny za podanie linku źródłowego. Czy grałem jakoś poważniej w pokera wcześniej? Nie, nie grałem. O nie, ty gnoju. Jego Kalimosa zmieniłeś, no wiesz co. Wyśmienicie. Nie ma co. No przekozackie te spele dostaję. Jeden ticket na tydzień. Super fajna star. Jakieś questy by zrobili. Nie, moim zdaniem nie trzeba questów. Moim zdaniem trzeba po prostu zrobić jeden ten turniej, który się nazywa Gauntlet. Taki, że za 5 wygranych dostajesz event ticket. I masz przysłowiową marchewkę na kiju. Bo jeżeli masz za słaby deck lub jesteś za słaby, to starasz poprawić swojego skilla, poprawić swój deck po to, żeby robić te 5 wygranych. I jeżeli uznajesz, że już to jest ten czas, to sobie farbisz te turnieje, nie? W końcu wygrywasz te 5, masz ten event ticket, możesz sobie zagrać event płatny, który wygrywa sobie kolejny event ticket, jakiś paczek i tak dalej. I tak dalej. I moim zdaniem, w przypadku artefakta, to wystarczyłoby, żeby ta gra była spoko. Po prostu zrobić jeden darmowy turniej, w którym można wygrać event ticket. Nawet za wyższą wartość wygranych niż normalnie, czyli nie za 3, tylko za 5. No zróbmy tak, niech będzie. Niechaj będzie. Ale za trzy winy w Gauntlet dostajesz event ticket. No tak, ale jak nie masz event ticketu, to musisz kupić ten event ticket, żeby w tym gadlecie zagrać. O to chodzi. Tak, to jest Elemental Shaman. Niestety i tak umieram. No shit, kuźwa. Z punktu widzenia osoby, która ma zamiar wydać więcej kasy niż tylko zakup konta, ale o co mi chodzi? Traktujesz jedno konto jako trening, zaznajamiasz się jak to wygląda, poznajesz poniekąd, stary, żeś błędów nawalił, działania kart, imo, dla mnie to oczywistość, myśląc o graniu na poważnie.
Grasz te 5 tyketów, wyjdzie ci fajnie, ale jeśli nie, to lepiej wydać kolejne 75 zł. Masz dalej pakiety, które się zwracają, plus tykety i doświadczenie z poprzednich meczy. Jak ci się uda, to odzyskasz 75 zł z pierwszego konta. Rynek też będzie mocno niestabilny. Jedyne uważam za minus, że ci, co mają artefakt od dłuższego czasu, zarobią na rynku, bo będą wiedzieć, co kupować. No tak, zgadzam się z tym, co piszesz, ale to w przypadku, kiedy zaczynasz, no. Jak już, wiesz, zaczniesz grać, no to później ci się nie będzie opłacało kupować tych pakietów, no bo to będziesz kombinował, żeby te karty przerzucać, czy co? Pierwszy tam, powiedzmy, podejście, jasne. Natomiast nie uważam, żeby dalej to miało jakiś większy sens, że jak już zbierasz kolekcję, kupujesz karty, no to później się kupowanie tych kod jest takie, no nie do końca sensowne. Uważam, że Valve będzie się bronić rękoma i nogami przed czymś takim z racji na ustawki. Bo w takim przypadku ludzie by zaczęli zdobywać to za frajer. A powiesz mi jak? Tak, żebyśmy mieli podstawę w ogóle do rozmowy, bo ja mogę powiedzieć, że w takim przypadku ludzie na pewno nie będą zdobywać tego za frajer, ale to chyba nie ma sensu ta rozmowa. Co mam dać czytałem? Możliwość legalnej gry w pokera w Polsce definiuje ustawa z dnia o grach hazardowych. Przedstawia one ściśle zasady organizowania takich rozrywek, m.in. wymienia miejsca i podmioty, które przysługuje prawo do urządzenia turniejów pokerowych. No dobra, no to, że w kasynie możesz grać w pokera, no to jest oczywiste, no ale nie możesz sobie zrobić turnieju w domu. Czy tylko mi się wydaje, że artefakt będzie po pewnym czasie nie wypełniał jak gwint? Nie wiem, czy tylko tobie, pewnie nie, bo już wiele osób to pisało, jeszcze żadnego argumentu nie widziałem, więc super, że ci tak... Czy wiadomo, czy paczki, karty i etykiety będzie można sprzedać na rynku? Nie wiem nic o tym. Według artykułu 2 może śmiało... Według Art 2 możesz śmiało możemy zagrać również poza kasynami gry u podmiotów nieposiadających koncesji na prowadzenie kasyna, jeżeli spełnione są warunki wymienione w ustawie 2 wskazane powyżej artykułu. W trakcie legalnej gry w pokera poza kasynem wartość nagród rzeczowych nie może więc przekraczać 50% przeciętnego... A dodatkowe regulanie turnieju musi być z... czegoś tam. Ludzie zbierają się w 26 osób, żeby uczestniczyć w takim darmowym turnieju. Ale jak oni to robią, że ten turniej odpala się na... Stary, ty nie wiesz, jak to działa, więc... Wilczur, sorry. Zanim będziesz gadał takie rzeczy, to idź zaznajom się z tym, jak to działa, bo to trochę bez sensu. Zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W trakcie legalnej gry w pokera... Okej, no dobra, no to nie wiedziałem, że tak to wygląda z tym pokerem. Ale to i tak, wiesz, jest paranoja, że nie mogę sobie z kąplami usiąść do pokera i sobie pograć w pieniądze na pokera, w pokera na pieniądze. Muszę mieć jakiś regulamin zatwierdzony przez ministra finansów i tak dalej, nie? Tutaj kupienie zostało przed premierowego. Nic. Pierwsze wrażenia po obejrzeniu fragmentu turnieju. Całkiem spoko opcja. Hmm.
to z kumplami będziesz grało kwoty przekraczające 2,5 tysiąca. W trakcie legalnej gry w pokera poza kasynem wartość tak rzeczowych nie może przekroczyć 50% przedmiotu. A dodatkowo regulamin turnieju. A dodatkowo musisz mieć regulamin turnieju, no. Więc wiesz, no. Coś tak tak mi trochę... Aha, bo nie może przekroczyć 2,5 tysiąca, no tak. Dlatego ten, bo ja ogólnie mam ziomka, który gdzieś tam się buja w tej całej... Nie, weźmy Kalimosa. Mały zostaje. W tej całej polskiej grupie pokerowej, czy jak to się tam nazywa... Nie, w polskim związku pokerowym, czy jak to się tam zowie. I on tam jest jakimś jednym z tych najwyższych. To mi gadał, że jak robili turniej, to wynajmowali prom, żeby pływać sobie po Bałtyku. A to zakładam, że robili go dlatego, że nagrody były większe niż 2,5 koła. No to robić regulamin składający się z jednego punktu jakiegoś bekowego i już. Tak, i minister finansów na pewno zatwierdzi ci ten super regulamin. No ma to sens, faktycznie, bro. Że też nie pomyślałem. Right. Moment, moment, jak grasz z kumplami, to grasz w zaufanym gronie chyba. Nie masz się czego bać raczej. No nie masz się czego bać, ale wrzucisz se ten. Wrzucisz se posta na Instagrama, że grasz se w pokera z kumplami o 50 zł i ci wylatuje służba celna. Przecież były takie akcje w Polsce. Parę lat temu, fakt faktem, ale były. Regulamin może być ustny według prawa, nie musi być wpisany na papierze. Ciekawe jak minister finansów zatwierdza w takim razie ten regulamin. Ale ja się faktycznie nie znam na tym, więc... Może nie kumam czegoś. To się nie chwal chyba proste. Ale stary, no nie lubisz tego... Dobra, kotki, koniec rozmowy o antyhazardowych ustawach hazardowych, hazardzie, pokerze, ministrze finansów i wszystkich innych rzeczach, bo to trochę kpiną zalatuje, więc nie będziemy się wygłupiać. EOT tak zwany. Zróbmy sobie tak. No rozmowa o płaskiej ziemi może mieć więcej sensu, to zgadzam się w sumie. Not so cool. Kalimos powstaje. Cisza przed burzą. Radia, usłyszcie me wezwanie. Briades, here my call. Chwilę, bo trzepnę tego. Za ten ma mniej. Tego zamrożę i jeszcze mnie to tam. A, myślę, że może być. Fajny tajna w play. Czy jestem za czy przeciw szczepionkom dzieci? Zależy, czy dziecko ma przeżyć, czy nie. Jeżeli dziecko ma przeżyć, to jestem za szczepieniem, jeżeli nie, to jestem przeciw. No
Chyba co niektórzy nie mieli styczności z naszą skarbówką, że tacy są cwani i myślę, że to jak rozmowę z kolegą się załatwia. No. No to wychodzi. Jak czytamy czat, to możemy dojść do takich wniosków właśnie. Że tak to chyba u niektórych wygląda. A niestety... rzeczywistość jest nieco inna. Nie no, przecież to co ci robią, to co ci antyszczepionkowcy robią i to co oni gadają, to... kurwa, to ci od płaskiej ziemi to są przy nich elitą intelektu. Że ja nie wiem, ja normalnie... siedzę i przeglądam jakieś takie newsy, nie? Z dupy w jakichś takich tych... w apkach na telefonie czy w czymś tam, co mi się pokazują. Jak ja czytam, kurwa, to oni tam piszą, to wychodzę tylko z kibla, łapę się za głowę i mówię do Beaty, patrz ciotkę, kurwa, kolejnych banda kretynów. Przecież to się nie da, to po prostu się nie da koegzystować w tym świecie z tymi kretynami. Jeden będzie was karmił witaminą C i mówił, że ona raka leczy. Drugi będzie lekarzy bluzgał. Trzecia będzie mówiła, że odra jest spowodowana przez koncerny farmaceutyczne. Ktoś tam jeszcze inny będzie mówił, że przez szczepionki dziecko potrąciło. Jeszcze ktoś inny będzie mówił, że matka, że córka zeszła w ciąży przez szczepionkę. No przecież to banda kretynów jest, no. Się nie da po prostu. Tak, no w sumie ci od polskiej ziemi przede wszystkim nikomu nie szkodzą, nie zagrażają uszczerbkiem na zdrowiu. Ano. No i zaraz się trolle pojawią. Najgorsze to jest ten. Najgorsze w tym całym burdelu to jest to, że ci ludzie są bez mózgu, nie? Oni nie zrobią sobie jakiegoś researchingu. Oni usłyszeli na YouTubie i oni wiedzą, że tak jest. To jest ich lesielcing. Ale ogólnie to, co się dzieje na tym świecie w aktualnych latach, to przerażające jest. Nie wiem, ile w tym prawdy, bo widziałem jakiegoś mema, Quake'a, Demota, czy jakieś inne gówno. Ale... na drugim miejscu... był jakiś plebiscyt na... Boże... na Polkę Wszechczasów, czy coś takiego. I drugie miejsce zajęła Grodzka, czy tam zajęła, czy zajął, nie wiem. Tylko nie wiem, ile w tym prawdy, bo to był jakiś ten... meme obrazek, a nie sprawdzałem tego. No, jeżeli to jest prawda, to ja już kurwa nie mam pytań. A gdzie ty usłyszałeś takie ciekawostki? Ale jakie? Mów konkretnie, chętnie ci odpowiem. ...100% prawda. No to zajebiście. No niech będzie. Ej. Bo wykop trollował i głosował na nią. Aaa, okej. Okay. Na temat szczepionek. W internecie. Cześć, Stafit. Nie no, no dowody z YouTube'a, no to jest, wiesz, no pierwsza rzecz, nie? To akurat, jeżeli chodzi o dowody z YouTube'a, to mieliśmy ostatnio na Blizzardzie. Świetny przykład. Dobra, masz plombę. Jebaliśmy. To mieliśmy świetny przykład na Blizzardzie i BlizzConie i tak dalej. Wiesz, wszyscy usłyszeli na YouTubie coś tam, jeden za drugim, kasują komentarze, kasują łapki, kurwa, coś tam reskin. No i to jest dokładnie to samo, co w przypadku płaskiej ziemi, że krzypionek, nie? Teraz mamy kilkanaście, kilkadziesiąt zachorowań na odrę, na przykład z puszkoły. No wiem, czytałem o tym gdzieś ostatnio. O Jezu, mój talerzu.
Jak się sprawdza ten deszczek, a całkiem spoko. Fajnie się nim gra. Antyszczepionkowcy to efekt uboczny kulawego systemu nauczania, brak wiedzy i logicznego myślenia wychodzą. Nie. Nie zgadzam się z tym całkowicie. Czy nie jestem jakimś psychologiem, czy jakimś tam innym logiem? I osobą w jakimkolwiek stopniu odpowiedzialną, nie odpowiedzialną, tylko mającą wiedzę w tym temacie, ale nie zgadzam się absolutnie z tym, żeby to były jakiekolwiek problemy w systemie edukacji. Nie wiem, po co ja tak gram, jak głupio chyba. Myślę. Nie jest to najmądrzejsze. Czy też w ogóle update faku do artefakta EV przy graniu Keeper Draftów jest tragiczne. Trzeba będzie mieszać Fantomie Keeper, żeby grać bez płacenia, a to wydłuży zbieranie kart kilkukrotnie. A na to nawet uwagi nie zwróciłem. Odpowiadałem, tak czytałem, bardziej mi się rzuciło to, że nie ma za darmo niczego. Szczerze powiedziawszy. Niż te drafty. Cofnij te karty do ręki. No drilli. Nie wiedzy. Cisza przed burzą. Bardziej, Jasiu, mi się rzuciło w oczy to, że nie masz nic za darmo, totalnie nic. Natomiast to też faktycznie jest tragiczne. Tak rzuciłem kątem oka, że wpadły mi w oko te dwa tikety zamiast jednego, ale jakoś tak w ogóle tego nie przemyślałem. A to, że 70% populacji to kretyni, to druga sprawa. Znaczy, ja nie chcę się za bardzo mądrzyć w tym temacie. Bo nie jestem też mądry za bardzo w tym temacie. Aczkolwiek podoba mi się, jak tłumaczył to naukowy bełkot, dlaczego ludzie wierzą w te wszystkie bzdury. Więc możecie pooglądać, jak macie ochotę. A ja mądrzyć się jakoś za bardzo nie będę, bo też tam wiecie. Se obejrzałem film, znaczy, że jestem najmądrzejszy na świecie. Taką mam dziwną zasadę. Problemem jest nadmiar informacji i głupia wiara ludzi, że są mądrzejsi niż są i że bez wykształcenia medycznego oni i tak sami niby mogą na tych informacjach wysunąć poprawne wnioski. Znaczy, akurat jeżeli chodzi o to, to wydaje mi się, że problemem jest największe to, że oni nie wyszukują informacji. Że uwierzyli w coś i dalej w to wierzą, że tak jest. I z mojego punktu widzenia to jest problematyczne, aczkolwiek, no tak jak mówię, no nie jestem specjalistą od tego, więc też nie będę pindolił. Za dużą. O, może być. Daj. W szkołach masz kilka godzin religii w tygodniu. A żadnych lekcji logiki, przez to samodzielne myślenie jest czymś, co wielu sprawia problem. A są w innych krajach lekcje logiki? Czy logicznego myślenia? Pytam serio, bo nie wiem. Wydaje mi się to dosyć abstrakcyjne. Żeby coś takiego gdzieś było. A co do religii, to jest ich coraz mniej. Czy może nie tyle co jest, to ten... Coraz mniej dzieci na nie chodzi. Są. No, to nawet nie wiedziałem. Na studiach w Polsce, okej. Ale oni wyszukują informacji, ale tylko tych, którzy potwierdzają mi poprzedni statement. No właśnie, chodzi mi o to, że nie robią researchingu takiego dwustronnego, nie? Że nie szukają tylko forum. Tutaj przeczytasz o tym, jakie szczepionki są niezdrowe. Po co on to gra? Aha, już wiem, co to rozmnoża.
Tylko wiesz, patrzysz też na forum, gdzie jest drugie, coś tam, drugie. Czajcie, o co mi chodzi, nie? O, Anakin. Miło. No, no, ale no cóż, no takie czasy, no. Trzeba przywyknąć. Dobrze się schowa. Dobrze się schowa. Ale... A ile się orientuje, to teoria ewolucji Darwina została lub zostaje wycofana z podstawy programowej na przyrce. Okej. Okay. Na ile jadę? Do środy. Przecież jest chyba w tytule. Dzisiaj ostatni stream przed wolnym, kolejny w środę. No to jak myślisz? Aż ty kurde, te gnoju, no. Boże, to nie są żywiołaki, ale ja jestem idiotą. To pograne, nie? Jest mrukonik, ale trochę za późno. Czemu ja to mogę zagrać? A, bo kosztuje 0. Okej. No przestań we mnie strzelać, patafianie! No już ty kur... O, głupia. Jasiu, a jesteś w ogóle jeszcze? Masz tam jakieś ciekawe przemyślenia o tym artefakcie? Skończyły mi się karty. Tam, 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 tam. No przypał. Niestety przypał. Rzuć wyzwanie znajomemu. Kurde, miałem zakupić lody, jak byłem w sklepie, za nie kupiłem. Teraz mam ochotę na lody. Morgul kontra Anduin. Kurwa, wiem. Zabiłem je, żeby przypadkiem ten direct damage nie trafił, coś nie wiem po co. Nie miało to zbyt wiele logiki.
Jak żyć na tym złym świecie? Szybko i bezboleśnie. Jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Potem... Co się dzieje? Przecież teraz jak kurde patrzę na tego artefakta, faktycznie jest trochę taki wyblakły. Mógłby mieć większe nasycenie tych kolorów, żeby te kolory były trochę żywsze. Tak abstrahując od antyszczepionkowców. Nie, nie nienawidzę ludów truskawkowych. Muszę to rozważyć. Baum. O, czekoladowe. Najlepsze lody jakie jadłem, jadłem tylko raz, bo tylko raz widziałem ten smak. To lody o smaku, uwaga, uwaga, Baccio. Nie będzie tak. Jadłem te lody tylko raz w życiu, ale do dzisiaj pamiętam. I niestety nigdzie już więcej nie znalazłem tutaj właśnie, może wygooglam. Lody Baccio. Lody o smaku Baccio. Mini serniczki Baccio. Uwaga, chcę lody, nie jakieś mini serniczki w dupę zasadzie. Jakaś lodziarnia. Oj, gówno. I nie ma. I nie ma czegoś takiego. W każdym razie ten. Ja jadłem je raz w życiu i były zajebiste. I od tego czasu już nigdzie, nigdy ich nie spotkałem. A smakowały przechuj. Nawet pamiętam firmę. Konsoli, o właśnie. To taka częstochowska, znaczy w okolicach Częstochowy jest. A niestety ten... Niestety już chyba nie ma. A tak to czekoladowe, orzechowe, orzech laskowy też jest zajebisty na przykład. Waniliowe. To są super lody. Lody, lody na patyku. Włosewki i dupę ty serniku. Na kolana, chamy. Graj. Tam. Lody dla ochłody. Lody dla ochłody. Wezmę Anakira. Taka z niego zdzira. W ogóle, dlaczego tak popularne są lody kurwa z Oreo? Czemu tak popularne jest Oreo? Nie potrafię tego rozkminić. To kurwa zwykłe markizy, a kosztują po 5 milionów za kilogram, czy tam za coś tam. Ale... Jadłeś miętowe? Nie, nie jadłem, ale nie wygląda, nie brzmią dobrze. Grykany są za słodkie. Wszystkie te takie mainstreamowe algidyr, grykany, jakieś tam inne są tak kuresko słodkie, że nie wiem jak to można żyć. Się zżygać idzie.
Grycany? A no może grycany, no w sumie. W sumie true. Zabić to go raczej nie zabiję. W tej turze. Z Gnajsem. Lody ze Starfuta są dobre. Lody z McDonalda też są spoko. Też są spoko. Precz nie stąd. Która jest godzina? Późna. Późna godzina, koło komina, dla takich marków nie ma zegarków. I jakoś tak. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sani. Boże, ty. Weź, przestań, kurde, umrzyj już, co? Seksuję cię. Rozjadę cię. Dziabnę cię, zamrożę cię. Graj. Majster. A, super. Jakie plany na wolne? Ja nie mam wolnego. Ja jestem panie streamerem, ja mam 365 dni w roku pracujących.